Przez kilka ostatnich miesięcy poznawaliśmy lepiej nowych piłkarzy GKS-u Tychy, a teraz chcemy Państwu przybliżyć sylwetkę najwybitniejszych piłkarzy w historii klubu. W premierowym odcinku cyklu Poznajmy Legendę naszym gościem jest Krzysztof Bizacki, były piłkarz, a obecnie doradca zarządu do spraw sportu. Dzień dobry. Witam. Znajdujemy się obecnie w strefie VIP Stadionu Miejskiego w Tychach. W dzisiejszych czasach więcej jest biznesu w piłce, czy ciągle widzisz radość i w piłkarzach, i w trenerach? Na pewno w dzisiejszych czasach jest więcej tego biznesu niż piłki, ale na dole was szatni lepiej widać to, że więcej na pewno jest satysfakcji i przyjemności tego, co się robi na dole szatni, bliżej się z boiska niż na trybunach i na VIP-ach. Piłka nożna bez wątpienia teraz jest lepiej opakowanym produktem marketingowym. Myślisz, że jeśli grałbyś teraz, zrobiłbyś większą karierę? Znaczy, trudno powiedzieć. Na pewno teraz też lepiej wszystko marketingowo wygląda niż kiedyś. Na pewno stadiony, boiska, wszystko, cała otoczka tego wszystkiego jest lepiej zorganizowana niż było kiedyś. Wiadomo, jakie były wtedy warunki i jakie są teraz warunki. A jakbym sobie poradził, nie wiem, no trudno jest to powiedzieć, bo to na pewno inaczej wygląda z punktu patrzenia z góry niż z punktu siedzenia na dole. Jak bardzo zmieniła się piłka, jak to wyglądało za twoich czasów, jak to bardzo się zmieniło? Z jednej strony ta kwestia marketingu, ale z drugiej strony też chyba podejście. Wtedy nikt nie mówił o jedzeniu bezglutenowym, bez wątpienia wyglądało to zupełnie inaczej za twoich czasów. Zupełnie inaczej to wyglądało, na pewno. Nie było obok drużyny, obok klubu tylu ludzi, co jest teraz. Wiadomo, dietetycy, analitycy, trenerzy personalni, przygotowania fizycznego, mentalnego. Wtedy tylko był trener bramkarzy, niekiedy drugi trener, prezes, sekretarka i to było wszystko. Teraz oczywiście mamy doradców, prezesów, dyrektorów. Mówię, sztab. Dużo ludzi akurat działa teraz w klubie niż kiedyś. Teraz piłkarzy bardzo często spotykamy w galeriach handlowych. Kiedyś grało się na automatach i te automaty były bardzo popularne w kawiarence Ruchu Chorzów. Jak najbardziej. Kiedyś kto pierwszy był lepszy z zawodników akurat w Ruchu, to akurat grał na automatach. Wiadomo, pierwszeństwo miała starszyzna niż młodzież. Też kilka piątek wrzuciło się do tego automatu, ale to bo mówię bardziej dla rozbicia czasu i między treningami niż jakiś hazard. Piłkarzom jest teraz łatwiej czy trudniej? Bo z jednej strony mamy chłopaka, który ma 20 lat, zarabia miesięcznie 40 tysięcy złotych, a z drugiej strony to bardzo taka szybka i krótka droga do zakończenia jego kariery. Jest teraz łatwiej czy trudniej? A trudno to też powiedzieć. Na pewno jakbyśmy się urodzili w tych czasach, byłbym w wieku 20 lat, nie wiem, jakby to się potoczyło teraz. Na pewno teraz przy tym, co jest teraz, internet, telewizja, na okrągło można o piłkarzach czytać. Teraz piłkarz bardziej to jest celebryta niekiedy niż było to kiedyś. No ale teraz zawodnicy mają dostęp do wszystkiego. Myśmy tego nie mieli, co jest teraz. Boiska, odnowy biologiczne. Myśmy o takim przykładzie mogli kiedyś pomarzyć. Ale kiedyś można było dostać samochód. Ty miałeś taką propozycję z Górnika Zabrze, ale jednak tego Fiata w końcu nie dostałeś. Tak, no za przejście do Górnika Zabrze miałem propozycję dostać samochód osobowy Maluch 126P. Akurat trafiłem do Ruchu, to nie był akurat mój wybór, bo mówię, wtedy jak tu do tyłu przyjechał Górnik czy Ruch, to człowiek chciał, obojętnie gdzie, mój pierwszy kontrakt podpisywany Ruch Chorzów, tego nie czytałem, dopiero go w domu przeczytałem i cieszyłem się, że jestem w takim klubie jak Ruch. Ale w tamtych czasach Fiat to byłoby coś. No to byłoby coś, no akurat przebił mnie wtedy ówczesny świętej pamięci Gerard Cieślik, niż teraz jeszcze obecny jest Stanisław Ślizło, to była taka między nimi wymiana. Bardziej sprawniejszy był wtedy pan Gerard. Piłkarze po zakończeniu kariery, czy nawet jak są w trakcie kariery, myślą o swoim biznesie. Ty miałeś jakiś swój pomysł na biznes? No było akurat, miałem kiedyś, bardziej żona niż ja, bo ja tam do biznesu jestem akurat daleko do tego mi idzie, na tym trzeba mieć głowę, trzeba mieć pojęcie, a nigdy nie miałem akurat, żeby mieć biznes, jakieś pojęcie, ale akurat miałem kiedyś sklep. Ale w biznesie bardzo ważne jest to, podobnie jak na boisku, że trzeba się czasem łokciami rozpychać, trzeba twardo negocjować i przed tobą teraz też bez wątpienia bardzo trudne rozmowy. Łatwiej było mijać obrońców w ekstraklasie, czy teraz negocjować z piłkarzami, a raczej z ich menadżerami? Chyba było łatwiej wtedy dryblować niż teraz akurat dyskutować na temat kontraktu z agentami.
trochę to jest inaczej, bo boli to, że się nie ma kontaktu z piłkarzem, bardziej się ma kontakt z agentem, z menadżerem niż z piłkarzem, dopiero w szatni masz jakiś kontakt z piłkarzem, wtedy to nie było tak zagłatwane, jak jest teraz. Po objęciu nowej funkcji, ale Krzysiek Bizacki codziennie odbiera telefonów, bo chyba ten telefon jest rozgrzany do czerwoności. No dużo odbieram, akurat nigdy tyle nie odbierałem, nawet jak grając w piłkę, były telefony, oczywiście to jakieś wywiady, jakieś zapytania, ale teraz przez okres miesiąca czasu chyba nie odebrałem przez kilka lat tyle telefonów, co teraz. A dużo odezwało się tak zwanych starych znajomych, którzy mieli jakiś biznes do ciebie? Dużo akurat starych piłkarzy, którzy z nimi się kiedyś grało, może nie w innej drużynie, a nawet w przeciwnych drużynach na pewno kilka kontaktów się odnowiło. A często są takie telefony od menadżerów, gdzie dany menadżer chce wytransferować zawodnika do GKS-u Tychy. Dużo jest takich telefonów? Bardzo dużo, muszę powiedzieć. Na pewno Tychy teraz jest akurat takim towarem dosyć eksponowanym, dosyć mocno, wiadomo, stadion swoje robi, przyciąga tutaj dużo zawodników i na pewno jest w czym przebierać, tylko mówię, szkoda, że więcej mamy, nie mamy tej jakości, więcej mamy ilości niż jakości. Kiedy ty byłeś piłkarzem, miałeś swojego menadżera? Nie miałem od początku, później miałem, jak mogłem wyjechać tylko za granicę, ale ogólnie nie miałem podpisanej żadnej umowy z żadnym menadżerem. Za tobą nieco już ponad miesiąc pracy w GKS-ie Tychy. Jak te pierwsze tygodnie tutaj w klubie wyglądały? Czy miałeś okazję porozmawiać z zawodnikami, z każdym z nich indywidualnie? Jak to wyglądało? No nie z wszystkimi akurat. Połowy akurat drużyny znałem jeszcze grając z niektórymi przeciwko sobie. Poznaję drużynę, na pewno poznaję część zawodników. Było mi akurat kilku pożegnać na początek mojej tutaj pracy w GKS-ie, no ale to jest kolejne, też byłem żegnany, witany. Z tym się każdy musi liczyć. Kiedy wszedłeś po raz pierwszy do szatni, zobaczyłeś obraz zawodników, którzy są zrezygnowani, czy jednak zobaczyłeś taką iskrę, taką sportową złość w nich? Znaczy powiem tak, po ostatnich, byłem na każdym spotkaniu tutaj na domowym u siebie, po ostatnich meczach trudno im było, żeby tam wiało optymizmem w tej szatni. Na pewno muszą trochę też odpocząć, muszą dużo rzeczy przemyśleć, bo na pewno przed nami jest trudna, ciężka walka o utrzymanie. Miałeś okazję zobaczyć wszystkie spotkania rozgrywane w rundzie jesiennej. Jak to z perspektywy trybun wyglądało? W czym twoim zdaniem tkwił największy problem? Znaczy jak to jest z trybun, na pewno jak się nie jest od środka, to wszystko inaczej wygląda niż się jest od środka. Na pewno z trybun nie wyglądało to najlepiej. Bolały porażki GKS-u i gra ogólnie. Miejmy nadzieję, że da się z tego inaczej wyjść, bo naprawdę jest tu mnóstwo pracy. Na pewno bardzo dobry początek, przygoda w Pucharze Polski, niesamowity mecz z Krakowią. No i później to wszystko się zacięło. No tak jak właśnie mam, jak byłem na Krakowie na tym pucharze, że od tego pucharu chyba zaczęło się, bo później pojechali na wyjazd na chyba Chrobry Głogów i przegrali tam 1-0 i to był chyba taki początek GKS-u, który spadał w dół i w tabeli i z grom. Jeśli chodzi o pozytywy, to na pewno postawa Dawida Błonika, który jak wiemy jest teraz piłkarzem Pogoni Szczecin. Był jakikolwiek sens, żeby go tutaj zatrzymać, czy tutaj temat już był dawno przesądzony? Znaczy temat był przesądzony, ale nawet gdybym ja go chciał zatrzymać, ja bym go nie zatrzymywał. To jest młody chłopak, ma okazję grać w lidze, trzeba takim ludziom dawać szansę. Myślę, możemy tylko cieszyć jako klub, jako GKS, że kolejny zawodnik wychodzi z GKS-u. Życzyć mu tylko powodzenia i na pewno będziemy obserwować Dawida w Ekstraklasie. Nieśmiałowski będzie takim jego następcą? No miejmy nadzieję, przyszedł na pewno bardziej pewny siebie, ograny na drugoligowych boiskach. Dostał trochę masy, tak jak pamiętam go tutaj grał jako napastnik, tu jako już w Garbarni nie grał jako napastnik, tylko lewy obrońca, lewy pomocnik. Miejmy nadzieję, że też to będzie dla nas, dla GKS-u najlepszy z możliwych, które on jako Dawid będzie nam prezentował na boisku. Jaki jest twój plan, strategia? Planujesz od marca wsiąść w samochód i pojeździć po tych niższych ligach i tych potencjalnych
młodych zawodników z tych lig tutaj wyławiać i sprowadzać do GKS-u Tychy? Jak najbardziej, na pewno będziemy, bo to nie można tylko na sprowadzać młodych ludzi, bo tu musi być, zawsze uważam, że musi być doświadczenie z młodością przez całą swoją karierę która była czy w RU, czy w GKS-ie, zawsze było to łączone rutyna, doświadczenie z młodością i tu też musimy mieć i młodych chłopaków i kilku doświadczonych. Nie da się grać samymi doświadczonymi albo samą młodzieżą. Moim zadaniem i na pewno trenera zadaniem jest to, żeby to wszystko połączyć i żeby były jak najlepsze wyniki dla GKS-u. Masz taki przedział wiekowy, taką charakterystykę, narodowość ma znaczenia, czy zupełnie nie zwracamy na to uwagi? Nie ma narodowości znaczenia. Uważam, że dla mnie najważniejsze jest boisko i tutaj piłkarz ma wszystko pokazać, co jest najlepsze na boisku. To, co on robi dla mnie poza boiskiem, to jest nieważne. Ja bym rozliczał zawodników, ci, którzy teraz są i ci, którzy akurat będą w przyszłości z gry, z boiska, nie co on robi w szatni, co robi, albo robi co robi poza treningami. Jak oceniasz tą kadrę GKS-u Tychy, która jest teraz, brakuje nam zawodników na dane pozycje, jest ich za dużo, za mało, wystarczająco? Na pewno brakuje nam zawodników, jak to ten troszkę w środku pola, to też dla mnie chyba ważne takie ogniwo, że nie mamy akurat obok może Grzeszczyka i Ćwielonga, którzy akurat dla mnie też takie są postacie, które tu powinny bardziej ciągnąć tą drużynę. No za mało bramek strzelamy, akurat mówię, gra nasza ofensywna była widać, że to jest akurat nie najmocniejszy punkt. Na pewno tutaj ja też jako były zawodnik, który ma parcie tylko naprzód i tutaj musimy tutaj poprawić grę w przodzie. Jest taki przedział zawodników, ilu możemy się spodziewać w tym okienku transferowym? Na pewno kilka wzmocnień musi być, tutaj nie ma mowy, że tam różne tutaj chodziły po głowie i działaczom, czy mi, żeby tutaj może zmienić. Ja uważam, że nie można, pół roku temu była tutaj taka przemiana, że było 12 zawodników nowych. Tak się, według mojej oceny, tak się nie robi. Może być 2-3 wzmocnienia. To jest góra, żeby ta drużyna się zgrywała, bo na papierze na pewno mamy dobry zespół. Mówię, teraz trzeba ten papier przenieść na boisko i będziemy czekać na ten na pierwszy mecz, bo mówię, dla mnie to jest zawsze ta zima, jako piłkarz, jako działacz, jako teraz dla mnie działacz, tak to można se zwać, jak to tam będzie chciał, ale to jest taki przestój, który już wszyscy grają, a my dalej będziemy czekać tego marca. Już znamy nazwiska zawodników, którzy w 99-100% zasilą GKS Tychy? No czyli my to mamy akurat, wiemy z trenerem, kto tam ma przyjść. No, dla mnie potwierdzeniem zawsze będzie tylko wtedy, jak to będzie podpisane, to będzie wtedy zawodnik w GKS-ie. No, różne wersje chodzą, niektóre prawdziwe, niektóre nieprawdziwe. Wiadomo, dziennikarze lubią plotkować, lubią pisać, muszą coś pisać i piszą niekiedy sprawdzone wiadomości, a niekiedy wyssane z palca. No, wie. Dla mnie to odbycie wtedy, to jak będzie potwierdzone przez klub, ja podpiszę kontrakt z prezesem, podpiszemy kontrakt z zawodnikiem, wtedy to będzie potwierdzone na 100%. Na pierwszym treningu możemy spodziewać się kilku testowanych zawodników, czy raczej będziemy z tego rezygnować, czy jednak będziemy to praktykowali? Znaczy, no, później z trenerem będzie czy testowanych. No, akurat mówię, kadry mamy na teraz, mamy dosyć dużą, na pewno trzeba kilka zmian, kilka ruszat trzeba. Spodziewamy się na pewno kilku nowych zawodników na pierwszym treningu i spodziewamy się kilku testowanych. To już jest akurat na teraz mamy tak powiedziane. Jak będzie, jak to się okaże, mówię, za tydzień, bo to ruszamy akurat w czwartek z pierwszym treningiem, badania mają, przechodzimy, to wszystko pokaże czas. Dla ciebie idealnie, kiedy to okienko udałoby się zamknąć, kiedy tą kadrę udałoby się zamknąć, bo pewnie trenerowi też na tym czasie będzie zależeć. No jak najbardziej, no przed obozem. Mam nadzieję, że wszystko będziemy mieli zamknięte przed obozem, na pewno później zamyka się okno transferowe w lutym, ale ja bym chciał i trener na pewno, żeby trener miał swoją kadrę zapiętą na ostatni guzik przed obozem, przed wyjazdem do Grodziska. Na zdjęciu za nami jest stadion, na którym rozegrałeś bez wątpienia kilka tysięcy minut. Jest takie spotkanie, które tobie najbardziej utkwiło w pamięci? Nie, przeważnie się pamięta zwycięstwa. Się chcę zapominać o tych porażkach, których akurat na pewno nie było tu ich dużo u siebie, bo większość było meczy zwycięskich, ale nie ma tak jednego meczu, trudno akurat określić, który by to był za mecz. A te trzy awanse, któryś z nich był wyjątkowo ważny, szczególny dla ciebie? Każdy smakował tak samo. Na pewno pierwszy był niespodziewany, drugi i trzeci to może był planowany, bo to trudno powiedzieć, że coś jest planowane, ale akurat chcieliśmy tutaj jako drużyna wtedy
zrobić krok do przodu. My mieliśmy duże parcie i z miasta, i od kibiców, i dlatego te awanse były planowane, tak to można powiedzieć w skrócie, ale każdy smakował tak samo. Na zdjęciu za nami mecz pomiędzy GKS-em Tychy a Ruchem Chorzów. Miałeś być okazję na tym spotkaniu, jak ten mecz wspominasz? No nie pamiętam tego meczu nic, ojciec mi tylko powiadał, że byliśmy na tym meczu. Siedziałem akurat też w takim jakimś tłumie, że tata mnie też brał na opa, czyli na barana, i siedziało też się na tym meczu, ale tego meczu jako trzylatek nic nie pamiętam. GKS Tychy i Ruch Chorzów, dwa kluby bardzo ważne bez wątpienia dla ciebie. Rzadko kiedy jest chyba spotykana taka sytuacja, że kibice lubią zawodnika, który grał i w GKS-ie Tychy, i w Ruchu Chorzów, bo wiemy, że kibice obydwu zespołów, delikatnie mówiąc, za sobą nie przypadają. Znaczy, no tak, no akurat ja jestem takim, że akurat jestem w Ruchu i tutaj przychodzę i z każdym się mogę przywitać i można popatrzeć. No tak to jest, no ja akurat takie mecze lubię, na którym nie ma zgód, no bo to się lepiej gra, mi się wydaje, piłkarzom, niż jest jakaś zgoda na trybunach. Ja akurat jestem człowiekiem, który lubi jakieś wyzwania na boisku, akurat często się było akurat przez to jakoś negatywnie nastawianym, ale dla mnie nie było z tym nigdy żadnego problemu. No i nie zawsze kibice śpiewają na cześć danego zawodnika, na przykład Bizak gol, a ciebie to spotkało. No spotkała mnie i w Chorzowie, i w Tychach, no tylko miło, muszę podziękować tym wszystkim kibicom, którzy to śpiewali zawsze i do teraz jakoś darzą tam jakąś sympatią, no coś było, otworzyło się dla mnie jakiś nowy rozdział i trzeba będzie zrobić, żeby było tak dobrze, jak było kiedyś. Tego spotkania 75 na pewno, tak jak wspominałeś, nie pamiętasz, ale czy pamiętasz pierwszy trening w GKS-ie Tychy? Jak ta twoja przygoda z piłką tutaj w Tychach się zaczęła? Ty sam poszedłeś na trening, zabrali cię rodzice, no mówili koledzy. Jak to wyglądało? No powiem, to taki kopa dostało się w 82 roku, jak były Mistrzostwa Świata w Hiszpanii. Akurat miałem wtedy 9 lat i wtedy idole to Smolarek i Boniek, akurat jak dla wszystkich akurat wtedy kibiców. To był taki kop akurat dla mnie sportowy, zgłosiłem się do GKS-u na osiedle, a wtedy, jak większość chłopaków, bo mówię, wtedy akurat był taki boom na piłkę po tych mistrzostwach i oby takie boom było więcej niż było teraz, bo na pewno sukces drużyny. Mam nadzieję, że to będzie jakieś GKS, że ten kop będzie dla wszystkich tutaj Tyszan i w okolicach, którzy tak mieszkają, że będzie taki kop sportowy, że tych dzieciaków i tych będzie więcej na treningach niż teraz. Później trafiłeś do Ruchu Chorzów. To były długie i trudne negocjacje. Działacze z Cichej rozmawiali z tobą, czy raczej z twoją mamą wtedy? No ze mną akurat. Wtedy akurat tutaj w Tychach był trenerem Mikulski, trener Wira. Znali się z trenerem Lorenzem, bo on mnie bardzo ciągnął do Ruchu. Akurat to była akurat druga klasa szkoły zawodowej i mama za bardzo nie była za tym, żebym ja nie skończył szkoły i szedł do Chorzowa. I na tym przystało. Dopiero poszedłem w wieku 18 lat. Rok jeszcze, czy to było złe, czy było dobre, to by czas to pokazał, ale akurat bardziej się ograłem w GKS-ie Tychy i na pewno Ruch z tego chyba później, w późniejszym czasie nie narzekał. Ale chciał cię także Górnik Zabrze. Wspominaliśmy już o tym samochodzie. Dlaczego ostatecznie jednak na Roosevelta nie trafiłeś? Znaczy, no ja także nie wiem. Powiem tak, że wyglądało to dla mnie w Tychach ogólnie. Wtedy Ruch i Górnik, to mi się wydaje, było pół na pół kibicami podzielone. Ja akurat w rodzinie też miałem podzielone pół za Ruchem, pół za Górnikiem. Dla mnie to było obojętne. Ja chciałem grać w lidze, chciałem grać wyżej. I mówię, pierwszy mój kontrakt był podpisywanie w Ruchu, to nie widziałem, co podpisuję, tylko podpisałem do domu kontrakt, czytałem dopiero go w domu. Ile zarabiałem wtedy, jaki tam była umowa, nie było ważne. Byle, że podpisałem z wielkim klubem, jaki był na pewno Ruch Chorzów. Ale na testach w Górniku wtedy byłeś, tak? Tak, znaczy to były testy akurat i w Ruchu, i w Górniku. Tam przebywałem akurat tydzień czasu. Wtedy była, nie wiem, czy to był ostatni mistrz Polski, który zdobył Górnik, bo to było za Huberta Kostki. Grał tam naprawdę wielu wspaniałych zawodników. Mielcarski, Kłak, Brzęczek, Hajto. No już teraz o wszystkich nie pamiętam, ale była to drużyna, która walczyła o mistrza Polski. No i później znowu powrót do Tychów, ale już do Sokoła Tychy i w pierwszych miesiącach Eldorado. Jak to wyglądało? Rzeczywiście niczego wam wtedy nie brakowało? Powiem, że pierwsze pół roku na pewno było Eldorado na tamte czasy. Owoce w szatni, butów po kilka par dostaliśmy akurat to takich. Wtedy to były markowe buty Adidasy, które na pewno, jak była jedna para, to była góra. Myśmy po kilka par dostali. No i to było tyle by z Sokoła Ty. Eldorado pół roku, później wiadomo, już pół roku to była taka męczarnia. A
trzecie pół roku to już było akurat koniec, można powiedzieć, cokoła ty, bo ten klub istniał półtora roku, no bo w czwartym już półroczu klub przestał istnieć. W Tychach wiele się zmieniało, zmieniała się nazwa, zmienił się stadion, ale ciągle została jedna osoba w klubie, która cały czas jest tutaj. Maser. No, o nim nikt zapomni, to jest też kawał historii dla GKS-u Tychy, on był jeszcze przede mną. Człowiek, który przyciągał zawodników, przyciągał ludzi swoim podejściem i szkoda, że takich tutaj w Tychach ludzi nie ma więcej niż jest Maser. Obecnie jest maserzystą drugiej drużyny, ale mówię, takich ludzi potrzeba więcej. Krótka praca w Koszarawie Żywiec teraz pomaga ci, bo wtedy miałeś okazję współtworzyć tą drużynę. To zebrane doświadczenie teraz pomaga ci? No tak, powiem, że przez pół roku przejąłem akurat takie stery organizacji w klubie po Marcinie Broszu, bo Marcin Brosz był w czwartej lidze, myśmy zrobili awans do trzeciej ligi i ówczesny prezes tej drużyny, pan Dobry Wujek z Ameryki, tak żeśmy go nazywali, pana Antoniego, dał mi to w stery pół roku prowadzić i no na tym, bo to jakieś było moje doświadczenie, pierwsze doświadczenie, które już widziałem, że to chyba nie jest łatwe tak prowadzić drużynę, użerać się z ludźmi, którzy byli wokół klubu, bo akurat doradców zawsze jest pełno, a odpowiada tylko jedna osoba za to. Wtedy to był trener i akurat ja, ale chyba wywiązaliśmy się z tego zadania dobrze, bo byliśmy chyba po rundzie jesiennej na szóstym miejscu i później już przeszłem do GKS-u. Dlaczego zawodnik, który rozegrał tyle spotkań w Ekstraklasie, zdobył tyle bramek, nie wyjechał za granicę? No i to jest taka też bolączka akurat moja. Nie wiem, czemu tak się stało. Byłem akurat raz na testach w Energii Kotbus. W tych czasach na pewno by mnie tam sami wypchali, a w ruchu mnie trzymali. Powiedzieli, że nie, Bizak, za pół roku pojedziesz. No to pół roku trwa do teraz. Nie wyjechałem i już nie wyjadę. A szkoda, bo naprawdę Kotbus dawało za mnie ogromne pieniądze. Tylko Kruch chciał w jednym kawałku, a oni dawali na raty. I to akurat mnie trochę zabolało, bo jak uważam, że prezes wtedy Rogala był człowiekiem, który znał się na piłce, który umiał podejmować naprawdę ważne decyzje w klubie, a w tym jednym takim momencie trochę mnie to tak, może nie zabolało, ale zmartwiło, bo mogłem wyjechać za granicę, ale się znowu nie udało. I warto wspomnieć także o tej karierze, przygodzie z reprezentacją. Dwa występy, to jest duży niedosyt dla ciebie? Czy nie dosyć, na pewno to jest jakaś tam pamięć, która została. Byłem akurat 8 razy akurat powołany na kadrę, a tylko w dwóch występach, w dwóch razy wystąpiłem tylko w Hiszpanii i na Węgrzech. Tak, to byłem cały czas, chyba 3 razy na ławce siedziałem i nie weszłem, a 3 razy na trybunach zostałem przez trenera. Na początku Wójcika, później Engela, bo akurat miałem dwóch trenerów. Jest to jakaś mówię, tam przygoda była, to bo to nie kariera, mówię, jak się coś takiego dwa razy, ale czy osiem razy, to jest dla mnie przygoda, a nie żadna kariera. Bardzo miłe pożegnanie na pewno w GKS-ie Tychy. Kibice doskonale pamiętają o tej twojej bogatej karierze tutaj w Tychach i ten słynny transparent ludziom trzeba od podstaw wpajać, że GKS Tychy jest najważniejszy. Kiedy teraz wchodzisz na stadion, przychodzisz tutaj, masz w głowie ten napis? No nie mam go w głowie, no ale akurat jak chodziłem nie na ten stadion, ale podbudowę tego stadionu, jak się tu zaczęło mówić, 9 lat siedziało się na tej słynnej trybunie krytej. Mieliśmy akurat miejsca przez, jako zawodnicy GKS-u ty, no to uważam, że w mieście powinien być jeden klub. Może być Akademii 10-15, nie chcę jaki mają mieć, ale musi być jakiś cel jeden. Akurat w Tychach jest GKS i mówię, trzeba wpajać mówię, w tym ludziom, którzy chodzą. Tak jest to na Zachodzie, byłem w tylu mówię, miejscach w Europie i wizytówką zawsze każdego dla mnie miasta jest klub i miejmy nadzieję, że wizytówką Tychów będzie GKS.